Prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa w Przejmie Małej wciąż nie ujawnia szczegółów i ustaleń śledczych. Według ostatnich informacji podanych przez rzecznika suwalskiej prokuratury w strzelaninie, jaka miała miejsce 1 stycznia bieżącego roku około 21.40 w niewielkiej wsi w gminie Szypliszki, ranny został mężczyzna. dosięgłego go cztery pociski. Ranny w kark i obie nogi przeżył tylko dzięki interwencji Medyków. Świadkami zdarzenia w ocenie prokuratury byli co najmniej dwaj mężczyźni. Obaj usłyszeli od prokuratora zarzuty niezawiadomienia organów ścigania o usiłowaniu zabójstwa, choć posiadali na ten temat wiarygodną wiedzę. Za to milczenie mogą zapłacić trzyletnią odsiadką. O ewentualnym sprawcy czy motywach jego działania śledczy wciąż milczą.